Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, ja się wyrwałem na chwilę z tej konferencji naukowej, wielkiej, takiej międzynarodowej, która się toczy w Liceum Wyszyńskiego w Staszowie na temat człowieka neandertalskiego, który występuje na terenie miasta i gminy Staszów. Taka żywa skamieniałość, proszę Państwa. To wielkie odkrycie. No i tak, ja Cię nagrywam. Tak. Zielone miga. Kurczę. Dobra, to wyjdę. Niech pan się jeszcze raz. Dzień dobry Państwu. Dobry wieczór raczej, proszę Państwa. Ja wyrwałem się na chwilkę z tej konferencji naukowej, która odbywa się w gmachu Liceum Wyszyńskiego w Staszowie. Wielka konferencja dotycząca pochodzenia człowieka i odnalezienia w Staszowie zaginionego ogniwa Homo sapiens, czyli Homo Neandertal, coś tam. No, ja nie jestem antropologiem i tak dalej. Chodzi generalnie biorąc o pewną gałąź człowieka neandertalskiego. Otóż, proszę Państwa, próbowano skraść tablicę na cześć pana dyrektora Adama Kozińskiego tam w gmachu liceum. Odkręcono dwie dolne śruby, coś spłoszyło złodziejaszków, no i tablica ocalała. Ale ja wziąłem próbki z tych śrub, wysłałem do różnych instytutów, które badają DNA i proszę Państwa, to co do mnie przyszło pocztą zwrotną, to po prostu ręce i nogi mi opadły. Sensacja. Powiedziano, że tych śrub dotykał jakiś człowiek pierwotny. Że to albo z jakiegoś zoo uciekł może, albo z muzeum, albo jakieś próbki być może jakieś anatomiczne były jakiegoś człowieka pierwotnego tam dotykały, czy coś takiego. Ja to wszystko przemyślałem, że w zoo taki człowiek nie występuje, tam nikt żadnymi próbkami tych śrub nie dotykał, więc doszedłem do wniosku oczywiście, że te osoby, które próbowały odkręcić te śruby z tą tablicą na cześć pana dyrektora tysiąclecia Adama Kozińskiego, musiały należeć właśnie do tego zaginionego gatunku. I proszę Państwa, zwołałem konferencję naukową, znaczy ona się sama zwołała, po prostu naukowcy tutaj zaczęli tu tak przyjeżdżać, nachodzić Staszów, że no w końcu trzeba było tą konferencję zorganizować i bardzo dobrze się stało. Tutaj wyrażam podziękowanie dla dyrekcji Ogólniaka, osobiście dla tych trzech pań dyrektorek, bardzo, bardzo się mile zachowały. I proszę Państwa, konferencja jest bardzo udana, ona trwa ciągle. Ja tak na chwilkę wyskoczyłem, bo tam jest teraz bankiet. Proszę Państwa, no różne tam trunki się leją i tak dalej, no ja zanim te trunki skosztuję, że tak powiem, zanim tam coś łyknę, to najpierw się muszę przepłynąć, no bo nie będę, że tak powiem, w czubie mając pływał po zimnej wodzie, bo to musiałbym nie wziąć sobie piątej klepki i kutasa, a ja zawsze tak robię. Więc proszę Państwa, no konferencja odbywa się no, wspaniale. Okazało się, że Staszów jest, że tak powiem, takim zbiorowiskiem chodzących skamieniałości takich właśnie neandertalskich. Jakaś taka boczna linia tutaj się zachowała. Prawdopodobnie w tych kawernach, bo Staszów leży na kawernach takich polodowcowych i oni po prostu gdzieś w tych kawernach musieli przetrwać te 40 tysięcy lat. No i po prostu i tutaj żyją między nami. Także tutaj ludzi to mało co jest w Staszowie. A tutaj pan, który trzyma, to jest niewątpliwie człowiek, no bo zgodził się trzymać kamerę i tak dalej. Oderwał się od ryb, trzyma kamerę, no więc to jest na pewno człowiek. Ale zwłaszcza na szczytach tutaj władzy w Staszowie, no to jest po prostu zwykły neandertal. Znaczy właśnie niezwykły, proszę Państwa. To są żywe skamiałości, tak jak są takie ryby w oceanach, takie, które pochodzą sprzed dziesiątków milionów lat, które się zachowały w niezmienionej postaci, tak samo i ci ludzie. I proszę Państwa, tam trwają bardzo dyskusje, bardzo, bardzo głębokie, bardzo czasem burzliwe, bardzo takie kłótliwe, bo jedni twierdzą, że te osobniki jeszcze mają ogon, ja mówię, że nie zauważyłem na przykład, inni twierdzą, że mają chwytne stopy. Tam mnie pytali, czy na przykład jak Straż Miejska była u mnie w domu, to czy buty zdjęła? Ja mówię, że no, nie prosiłem ich o to. A on mówi, to jeden taki z Chin, profesor mówił, że to bardzo niedobrze, on tak po polsku mówił bardzo kiepsko, więc przez tłumacza się bardziej porozumiewałem. Ja trochę chiński znam zresztą, no więc chodziło o to, że na długi raz jak ktoś będzie mnie odwiedzał z urzędu miasta albo z polecenia pana burmistrza, czy w ogóle sam burmistrz i tak dalej, to będę zawsze prosił, czy można by zdjąć buty, bo to dużo, dużo rozwiąże, proszę Państwa. I no może ja więcej już nie będę gadał, ja się chwilkę przepłynę tutaj, kawałeczek tylko, a pan jak będę wracał, albo jak będę odpływał, już tam będę po drugiej stronie Golejowa, to może pan zgasić kamerkę. Dobrze.